Cześć, witajcie na kanale Marco Polska Piłka. Dzisiaj przepraszam, że nagrywam to z opóźnieniem, ale po prostu no, z braku, tak można powiedzieć, czasu po prostu postanowiłem to nagrać dopiero dzisiaj. W tym momencie chciałbym dzisiaj omówić Wam mecze 27. kolejki Ekstraklasy i 26. kolejki pierwszej ligi. No i tutaj jak na razie w pierwszej lidze trwa nadal mecz zaległy, który dzisiaj rozgrywają pomiędzy sobą zespoły Brukbetu Nieciecza i Puszczy Niepołomice. Wynik brzmi 2 do 1 na razie dla Brukbetu. Zobaczymy, jak ten mecz będzie się dalej układał, ale do pierwszej ligi jeszcze wrócimy. Więc zacznijmy od tego, co działo się w Ekstraklasie. Śląsk Wrocław podejmował na własnym stadionie Piasta Gliwice. Śląsk uległ Piastowi 1 do 0. Nie było to jakieś rewelacyjne spotkanie. Piast wygrał ten mecz, czym przybliżył się do utrzymania w Ekstraklasie. No a Śląsk niestety po tej porażce jego sytuacja nie jest za wesoła. Następny mecz był Górnik Zabrze i Korona Kielce. No i tutaj drużyna Jana Urbana zremisowała raptem 1 do 1. Co najbardziej mnie zastanawiało w tym spotkaniu, to, że zespół jeden i drugi tak naprawdę, i ani Górnik, ani Korona nie stworzyły jakiegoś takiego wielkiego widowiska. Myślałem, że jeżeli grają drużyny, które walczą o utrzymanie, to będzie to lepszy mecz. No ale w sumie podział punktów, no i obydwa kluby zdobywają po jednym oczku. Pewnie z tego bardziej cieszy się drużyna Korony, przepraszam, niż Górnika. No bo Zabrzanie nadal pozostają w strefie spadkowej. Korona nadal jest przed tą strefą spadkową, chociaż ta przewaga nie jest oczywiście wielka. W następnym meczu spotkały się drużyny Wisły Płock i Zagłębia Lubin. Wisła zwyciężyła u siebie Zagłębie 2 do 0. Zagrała mądrze, zdobyła bramki. No i myślę, że tutaj przybliżyła się i przełamała też troszeczkę taki kryzys, który gdzieś się tam wdarł w drużynie z Lubina, bo Płocka, przepraszam, bo oni mieli ostatnio nie najlepsze wyniki, jeżeli chodzi o rozgrywki ekstraklasy. Byli w takim kryzysie, teraz taki, można powiedzieć, plusik następny i tutaj zwyciężają 2-0. Dało im to 3 punkty oczywiście i tym samym myślę tutaj zwiększenie szans na pozostanie. Widzew Łódź, Stal Mielec. Niestety drużyna pana Niedźwiedzia nie dała rady u siebie pokonać Stali. Stal grała bardzo fajnie w obronie. Dobrze się broniąca Stal dała radę wydrzeć Widzewowi punkty. Wygrała w Łodzi na trudnym terenie, bądź co bądź, 0 do 2. I cóż, możemy zauważyć, że drużyna Widzewa, która tak fajnie punktowała w rundzie wiosennej, teraz na jesień gra słabiej, ale no też, wiecie, nie spodziewałbym się tam wielkiej gry, ponieważ no, kadra Widzewa jest jaka jest. Troszkę jako gdybym, no, jeżeli widzę, na pewno kibice Widzewa mogą się martwić nie tym, co się dzieje w tym momencie, bo teraz jeszcze może nie możemy mówić o jakimś większym kryzysie, ale Łodzianie, właśnie tutaj jest to, że to jest następny mecz, który pokazuje brak tej kadry, takiej lepszej. I Widzew naprawdę musi się głęboko zastanowić, władze Widzewa, nad tym, aby po prostu kogoś kupić, bo ta runda może pokazać to, co się będzie działo w rundzie jesiennej za rok. Oczywiście to się może w rundzie jesiennej.
To może się oczywiście zmienić, wiecie, ale już wypadałoby wyciągnąć naprawdę wnioski, gdzieś drużynę wzmocnić w tych aspektach, w których jest to wzmocnienie potrzebne. Myślę, że drużynie łódzkiej przydałby się jakiś bramkoszczelny napastnik. To by im na pewno też pomogło. Tak samo zresztą i w Mielcu, chociaż Stal akurat ten mecz wygrała i nie można powiedzieć, że tutaj czegoś zabrakło. Ale no, Łodzianie, jeżeli chcą, marzy im się w przyszłym sezonie naprawdę gra taka o spokojne utrzymanie, być może o coś więcej zobaczymy, ale nie przesądzajmy tego, to potrzeba tutaj wielu, wielu zmian kadrowych, tak przynajmniej ja sądzę. Pogoń Szczecin, Krakowia 3-2. Pogoń, która tutaj do przerwy prowadziła 2-1, jeden z chyba najładniejszych meczy tej rundy, tej kolejki i bardzo dobre spotkanie w Szczecinie. Widać, że Pogoń złapała też taki oddech, zaczyna grać coraz lepiej, coraz równiej. No i myślę, że to ta czwarta pozycja dla drużyny ze Szczecina jest jak najbardziej prawdopodobna. Lech Poznań, Warta Poznań, derby wielkopolski. Lech przy bułgarskiej zwycięża po dwóch bardzo ładnych akcjach z Kurasia drużynę Warty, pomimo tego, że drużyna trenera Szuczka wcale nie prezentowała się źle, no to jednak niestety straciła te dwie bramki, które zadecydowały o tym, że to Lech tym razem te derby zwycięża, ale myślę, że Warta i tak może być dumna, bo przy tym potencjale, jakim dysponuje Warta, i przy tym budżecie to naprawdę nie jest jak zły wynik z Lechem, który jak wiemy już jutro będzie rozgrywał swoje spotkanie, kochani, przeciwko włoskiej Fiorentinie. Jagiellonia Białystok, Lechia Gdańsk. Powiem szczerze też, następny mecz, który jak dla mnie nic kompletnie. Jaga mnie nie przekonała, Lechia pod kierownictwem nowego trenera, naprawdę nic ta zmiana, tutaj nie widzę jakichś większych zmian, jakiejś większej motywacji. Lechia w tym momencie jest w coraz trudniejszej sytuacji, przegrała 1-0, mogło być więcej, mogło być na przykład 2-0, gdyby Imaz wykorzystał rzut karny, który był jeszcze powtarzany i nawet to schrzanił. Powiem wam, że to, co wykonał Imaz, to jest karygodne przy rzucie karnym. No tak nie można, kochani, strzelać rzutów karnych, no to jest tragedia. No ale mimo wszystko jakoś tam Jaga wyrwała te 3 punkty, czym oddaliła się też troszeczkę od tej strefy spadkowej. A Lechia, no cóż, no Lechia zmierza do pierwszej ligi, nie ma się co czarować. Przyszedł trener, który nie zna naszej ekstraklasy, tym bardziej, że Lechia też ma przed sobą naprawdę trudne mecze. I mówię, no dla mnie ta zmiana trenera niewiele tu wniosła. Nie wiem, czy lepiej by było z trenerem Kaczmarkiem, tak? Czy może trener Kaczmarek by wyzwolił w tych zawodnikach większe zaangażowanie, ale tutaj naprawdę nie wygląda to za ciekawie w Gdańsku i tak jak mówię, no Lechia, jeżeli tak będzie grała dalej, tym bardziej, że kalendarz Lechii jest naprawdę trudny, no to naprawdę będzie ciężko z pozostaniem w ekstraklasie. Na razie jeszcze oczywiście matematyczne szanse są, no ale jak to mówił trener, mieli 9 finałów, zostało im już tych finałów 7, czyli coraz mniej, a będą grali z naprawdę trudnymi przeciwnikami, więc tutaj ciężko będzie utrzymać tą ekstraklasę dla drużyny z Gdańska. Radomiak Radom, Raków Częstochowa 0-0, powiem wam tak, że
Radomiak grał pragmatycznie, dobrze się bronił, a Raków zagrał słabo. Nie ma co ukrywać, Raków był słaby, nie potrafił, dużo nerwowości ogólnie w tym meczu było, dużo nerwowości z obydwu stron. Mecz nie był jakimś pięknym widowiskiem, był to mecz taki naprawdę szarpany, taki no na przepychanki bardziej. I jedna i druga drużyna jakoś tak płynnie nie grała, jakbyśmy mogli sobie to zamarzyć, ale powiem szczerze, że wynik uważam za wynik za sprawiedliwy. Wpadła prawdzie jedyna bramka dla Radomiaka, strzelił ją Pik, ale po weryfikacji VAR okazało się, że był spalony. I myślę, no, że ten mecz Rakowa no, nie był meczem dobrym, to na pewno. Myślę też, że może na to wpłynęło też to, że pauzował oczywiście w tym spotkaniu trener Marek Papszun, który siedział na trybunach. Wiadomo, z trybun inaczej to wygląda niż możliwość z ławki prowadzenia drużyny, ale no, słaby wynik, słaby mecz. Miedź Legnica, Legia Warszawa, Legia. Jechała no, pewnie do ostatniej tabeli Miedzi, pewna siebie, pewna, że ten mecz wygra. No i tak wyglądało to przez około 25-26 minut do błędu Hałduna. Hałdun popełnił błąd, Legniczanie to wykorzystali, zdobyli bramkę na 1-0. I prowadzili w tym meczu i już wtedy myślę, że w tym momencie Miedź uwierzyła w to, że tu może coś ugrać, coś więcej niż remis, i zaczęła grać naprawdę bardzo fajnie. Oczywiście Legia próbowała z różnych stron. Mecz ogólnie zakończył się wynikiem 2-2. Szkoda, na przykład patrząc z punktu widzenia kibiców Miedzi, na pewno no, to, że taka sytuacja wynikła w polu karnym, tam czerwoną ręką zagrał obrońca Hołownia, obrońca Miedzi, to powiem wam, że no, tutaj też spryt Wszołka, tak, dostał piłkę na głowę, wiedział, że już niewiele może z tej akcji wycisnąć, więc głową odbiła się ta piłka od klatki, potem od ręki. No był kontakt, była ręka źle ułożona i jeszcze na dodatek no, w polu karnym. Także Hołownia nie dość, że niewiele wniósł do tej gry Miedzi, bo nie widziałem, żeby on coś tam wniósł ciekawego, to jeszcze sprokurowany zrzut karny, no, a prowadziła w tym momencie Miedź, to już była końcówka tego meczu, Miedź prowadziła w tym momencie właśnie, a tutaj nagle się zrobiło 2-2 i no na pewno to troszkę podcięło skrzydła drużynie z Legnicy, ale też nie tak do końca, ponieważ Miedź jeszcze wyszła z bardzo fajną kontrą i kurczę, no było 2-2, było 3-2, no ale sędzia tam nie uznał bramki, faktycznie była pozycja spalona, chociaż w pierwszej chwili, jak to oglądałem, to myślałem, że tego spalonego nie było. Potem jednak po analizie, po tym jak się przyjrzałem powtórkom, faktycznie był tam spalony napastnik Miedzi. Szkoda, bo taka bramka na koniec na pewno by dała radość, więcej radości kibicom z Legnicy, ale myślę, patrząc też na ten mecz, myślę, że Miedź zagrała naprawdę dobrze. To był naprawdę dobry mecz Miedzi Legnica. Tylko co z tego, jeżeli jest jeden punkt, który niewiele daje. No Legia też pewnie liczyła na więcej, mogła doskoczyć do Rakowa, który się potknął z Radomiakiem. Jednak tego też nie wykorzystała, prawda? I zakończyło się to wszystko takim wynikiem, zakończył się ten mecz wynikiem remisowym, więc nadal zostaje te 6 punktów. A w sumie można powiedzieć 7, ponieważ jak wiemy, to drużyna z Rakowa ma lepszy bezpośredni bilans nad Legią i nadal zostajemy w tym samym układzie w tabeli. I tutaj przejdźmy sobie od razu do tabelki.
ekstraklasy, żebyśmy już później nie wracali, a więc prowadzi nadal Raków 6 punktami nad Legią. Trzeci jest Lech, 3 punkty przewagi nad Pogonią. Na 5 miejscu Poznańska Warta. Dla mnie naprawdę wynik Warty jest naprawdę super. Jestem zaskoczony tą drużyną. Na 6 Łódzki Widzew 38 punktów. Na 7 Płocka Wisła 36, Piast Gliwice 36, 8. I myślę, że tutaj te i Krakowia 35, 9. Myślę, że te kluby już raczej nie powinny się martwić, jeżeli chodzi o spadek, bo ta przewaga nad tą strefą jest już coraz większa, a drużyny goniące niestety też, niestety dla nich oczywiście, też swoich meczy nie powygrywały. Potem 10 Radomiak 34, 11 Stal Mielec 34, 12 Jagiellonia Białystok 33. No i tutaj tak się zaczyna, w sumie już można powiedzieć, że Jagiellonia jeszcze nie jest pewna utrzymania na pewno. I potem mamy Koronę 31, Śląsk 31 i Lubin 31. I tutaj wszystko się tak naprawdę może jeszcze zdarzyć, tym bardziej, że Górnik ma punktów 29, Lechia 26 i tu ta strata coraz bardziej rośnie, niestety patrząc z perspektywy gdańszczan, rośnie ta strata do miejsca, które by dało utrzymanie już w tym momencie do 5 punktów. No i Miedź Legnica z 20 oczkami, myślę, że Miedź tutaj no nie ma co marzyć, no raczej wątpię, żeby nadrobiła aż 11 punktów i nagle, a musiałaby tych punktów zdobyć więcej niż 11, oczywiście musiałaby zdobyć ich, nie wiem, 14, 15, no matematyczne szanse są, ale to tylko, to już musiałaby być mega matematyka i liczyć na to, że nie wiem, Korona, Śląsk, Zagłębie i wszyscy przed Górnik Lechia cały czas będą przegrywały. No, a tak się pewnie dziać nie będzie, więc myślę, że Miedź tutaj już pomalutku się żegna z tą ekstraklasą, zresztą to samo mówiłem na ostatnim moim filmiku. No, a Korona, Śląsk, Zagłębie, myślę, no jeszcze Jagiellonia 12, tu myślę jeszcze się może rozegrać, no niby teoretycznie jeszcze nawet zagrożony może być Radomiak 10, ale myślę, że tutaj jest no 5 punktów, no w teorii wszystko się może zdarzyć, no w praktyce to nagle musiałby zacząć punktować dobrze Górnik, nagle musiałaby zacząć punktować bardzo dobrze Lechia, no a to jakoś ciężko mi jest po prostu uwierzyć, oglądając oczywiście mecze tych drużyn, bo naprawdę ani Lechia, ani Górnik jakoś mnie nie przekonują w tym momencie, żeby miały tu nagle się odnaleźć i zacząć po prostu wygrywać. No i następną kolejkę ekstraklasy, to będzie kolejka 28. Rozpoczynamy od meczu Warta Poznań, Śląsk Wrocław. No i powiem Wam, że myślę, że tu faworytem jednak będzie Warta. Warta jest bardziej poukładana, jest klubem lepszym i myślę, że tutaj powinna sobie poradzić ze Śląskiem, ale jest jedno małe ale, gdzie wrocławianie potrafią właśnie w takich meczach z faworyzowanymi drużynami. To samo myślałem przed meczem z Pogonią i też Śląsk sobie poradził, więc nie zamykam tutaj też szans Śląska tak do końca. No ale jeżeli Warta zagra to, co grają, czyli dobrze w obronie, dobrze skontrują, to myślę, że powinni sobie poradzić. Zagłębie Lubin, Górnik Zabrze. I tutaj jest mecz następny dla Górnika o 6 punktów, zresztą dla Zagłębia też. Zagłębie gra u siebie i no Górnik z tą formą to naprawdę ciężko tutaj coś wyrokować, jak oni zagrają i jak to się poukłada. No nie wiadomo, czy Lukas Podolski nie będzie musiał sobie dopisać spadku z ligi, no to w swoim CV z Górnikiem. No jeszcze oczywiście nie można przesądzać niczego, bo Górnik może to spotkanie wygrać, prawda, i sytuacja się poprawi w Górniku, ale nie będzie to łatwo w Lubinie na pewno. Krakowia, Radomia. Krakowia to, tak jak mówię, to jest losowanie.
To jest jak rzucanie kostką. Tu nigdy nic nie wiadomo. Radomiak to ten, to taki, no zobaczymy jak to będzie. No Radomiak postawił się drużynie oczywiście Rakowa, ale i Krakowia też przecież nie zagrała złego meczu na Pogoni, a mówię z wynikami Krakowi, to jest takie troszkę rzucanie kostką do gry, a nuż się coś trafi. Czasem się trafi zwycięstwo, czasem remis, czasem porażka, to tak, tak to wygląda. Korona Kielce będzie się u siebie potykała z drużyną Jagiellonii i wiecie, tak mi się wydaje, że ta Korona jest tutaj faworytem. Korona zresztą u siebie w tej rundzie gra bardzo dobrze. I wydaje mi się, że tutaj Korona z tą swoją determinacją będzie chciała ograć, na pewno będzie chciała ograć Jagę. Tym bardziej, że drużyna z Białegostoku jest też dosyć blisko Korony to zwycięstwo, gdyby Kielczanie na przykład ograli Jagiellonię, da im wyprzedzenie Jagiellonii, więc punktowo, więc na pewno by dało to już taki oddech, bo jak mówię, Korona całkiem fajnie punktuje wiosną, a jeszcze nie mając tej pełnej tej sytuacji, takiej pewnej, jeżeli chodzi o utrzymanie, no to następny bardzo, bardzo ważny mecz dla tych obydwu drużyn. Ale gdybym miał ten mecz obstawić, postawiłbym taką jedynkę z remisikiem, bo nie wierzę, jakoś nie chce mi się wierzyć, żeby Jaga zagrała coś lepiej, chociaż nigdy nie wiadomo. Lechia Gdańsk, Pogoń Szczecin, no dla Gdańska to ja już nie wiem, co mam myśleć, ale no Pogoń jest tu naprawdę zdecydowanym faworytem. Według mnie przynajmniej. Pogoń jest tutaj faworytem. To, co gra Lechia, no to no nie przekonuje mnie. No, no ciężko, no to jest liczenie na to, że coś zrobi Zwoliński. No ostatnio nawet z Pajszao grał. We dwóch byli na boisku, no i nic się nie udało. Naprawdę, no Lechia mnie nie przekonuje. No. Uważam, że tu Pogoń powinna sobie poradzić. Piast Gliwice, Wisła Płock, mecz w Gliwicach. No, myślę, że tu może być różnie. Tutaj raczej już takie kluby, które myślę są już spokojne. Piast się wygrzebał z dołu i myślę, że tutaj raczej z Wisłą, no tak u siebie, może paść nawet, myślę, że kto wie, czy nie zakończy się to remisem lub minimalnym zwycięstwem którejś z drużyn. Raków będzie podejmował u siebie Widzew. No widzimy jak gra Widzew, jak gra Raków, ale Raków mówię też ostatnio nie zachwycił, więc naprawdę ciężko jest powiedzieć. Widzew wiadomo, to jest drużyna ambitna, drużyna walcząca do końca, która na pewno nie odpuści, na pewno będzie się chciała postawić drużynie z Częstochowy. No, ale może tu zadecydować po prostu jakość pojedynczych zawodników a tych Raków ma na pewno lepszych. Legia Lech, czyli znowu następny mecz hitowy w naszej ekstraklasie. Jak będzie przebiegało to spotkanie w Warszawie, ciężko powiedzieć, ponieważ wiadomo, no, Legia będzie grała u siebie. Ostatnio no, zagrała, jak wiemy, z Miedzią i nie potrafiła tego meczu wygrać. Lech będzie po meczu, który z Fiorentiną. Nie wiem, czy będzie to, też nie wiadomo wtedy, w jakim składzie wyjdzie, prawda, jak będzie Lech wyglądał w Warszawie, ale mecz zapowiada się ciekawie. I Stal Mielec zagra na końcu z Miedzią Legnica u siebie. No i myślę, że tutaj Stal jest faworytem, chociaż no ta Miedź pokazała przecież z Legią, że potrafi grać. No i może ich to podbudować. Ale jedni drudzy łatwo mieć na pewno nie będą. No a my sobie przejdziemy do spotkań w pierwszej lidze. No i tutaj mieliśmy następujące wyniki. Chrobry Głogów zremisował u siebie z Sądecją Nowy Sącz 0-0. Chojniczanka zremisowała u siebie z Brukbetem Nieciecza również 0-0. Ruch Chorzów zremisował u siebie z Podbeskidziem 2-2.
Arka Gdynia ograła Skreczę Stochowa 2 do 0. GK, nie, przepraszam, coś pomyliłem. Nie, przepraszam Was bardzo. Skreczę Stochowa przegrała u siebie, no powiedzmy u siebie, bo oni grają w Bełchatowie. Przegrała z Resowią aż 0 do 5. Przepraszam za moją pomyłkę. A GKS Tychy z Arką Gdynia zremisował 2 do 2. Puszcza Niepołomice ograła i zatrzymała Wisłę w walce o ekstraklasę. Przełamała Wisła do tej pory 7 zwycięstw. No tutaj trafiła się porażka, ale trzeba przyznać, uczciwie Wisła tego meczu nie może zaliczyć do udanych, nie tylko na warunki, na które narzekają kibice Wisły, ale również na to, że po prostu Wisła nie zagrała tego meczu najlepiej i wynik był 2 do 1 dla Puszczy. Stal Rzeszów rozgromiła u siebie Zagłębie Sosnowiec 6 do 0 i chcę Wam powiedzieć, że tutaj już stracił pracę następny trener, Zagłębia, no i zobaczymy, kto go zastąpi. GKS Katowice przegrał z broniącą się przed spadkiem Odrą Opole 0 do 2 u siebie. No i Górnik Łęczna zremisował z liderem ŁKS-em Łódź 1 do 1. Powiem szczerze, że ta sytuacja mnie wcale nie zdziwiła. Od kiedy przyszedł trener Kiereś, to faktycznie ta drużyna z Łęczny gra coraz lepiej i naprawdę zaczyna być groźna. Myślę, że spokojnie się tutaj Górnik utrzyma, bo już dawno odskoczył od tej niebezpiecznej strefy. No i teraz potrafił powstrzymać też Łódzki Klub Sportowy. W meczu pomiędzy Zaległym oczywiście Brukbet nadal prowadzi u siebie z Puszczą Niepołomice, a w tabelce wygląda to następująco. Liderem bez zmian ŁKS, przepraszam, bo coś mi tutaj uciekło, dobra. Liderem bez zmian jest Łódzki Klub Sportowy, a więc tutaj żadnych zmian nie ma w tabeli. Prowadzą, mają na dorobku 52 punkty i w tym momencie, jeżeli taki wynik by się utrzymał w Niecieczy, to drugie miejsce zajmowałby Brukbet, który ma 47 punktów. Na trzecim miejscu Chorzowski Ruch 47. Na czwarte spada Wisła Kraków 45. Piąta jest Puszcza 43. I na szóstym Arka, która ma 40 oczek. I to są kluby, które w tym momencie walczą o ekstraklasę. Na siódmym Podbeskidzie 38, czyli tutaj widzimy Podbeskidzie jeszcze jest całkiem blisko tej strefy gdzie barażowej. To jest raptem różnica dwóch oczek, więc to jest bardzo łatwo nadrobić przy potknięciu Arki, na przykład zwycięstwie w następnym meczu Podbeskidzia. Oczywiście Podbeskidzie by Arkę tutaj wyprzedziło. Stal Rzeszów 37, Chrobry Głogów 36. No Chrobry tutaj bardzo obniżył swoje loty. GKS Tychy 31, Łęczna 31 i wyprzedziła w tym momencie GKS Katowice, który również ma 31, Resowia 30, Sosnowiec 27, Odra Opole 26, Skra 24, Sandecja 23 i Chojniczanka 21, a więc myślę, że tutaj chyba oprócz Chojniczanki, bo ona już ma tutaj te 5 punktów, to jest naprawdę no, niby dużo, niedużo, ale to już by było ciężko drużynie nadrobić, więc tutaj myślę, że chyba Chojniczanka spadnie, chyba, bo to jeszcze oczywiście się mówi, może zmienić w każdej chwili, a Odra, Skra i Sądecja będą walczyły do końca o utrzymanie się tutaj w pierwszej lidze. No i też słabo wygląda sytuacja po 26 kolejkach drużyny Zagłębia Sosnowiec. To nie jest jakaś rewelacyjna przewaga, bo to jest przewaga jednego punktu nad Odrą. Raptem trzech nad Skrą, a Skra
Ostatnio w trzech spotkaniach potrafiła dwukrotnie, trzykrotnie wygrać, no tylko zaliczyła też dwie porażki, więc tak naprawdę tu jeszcze jest wiele, wiele możliwości. I ta walka, myślę, będzie też zacięta. Kto wie, czy nawet nie do ostatniej kolejki w pierwszej lidze, bo tak jak mówię, nie jest to wcale takie pewne, kto z tej ligi spadnie. Co do tej grupy barażowej, tutaj no tu też myślę, że tu walka o awans jeszcze będzie się toczyła. Tu nawet ŁKS chyba nie może się czuć pewny, pomimo że ma tą przewagę, jakiś tam bufor bezpieczeństwa, ale różnie to się może zdarzyć. No Brukbet w tym momencie cały czas prowadzi i jest drugi. Ruch spada już na trzecie miejsce i Wisła na czwarte, czyli tutaj już też będzie na pewno ciekawe. Pod Bieskidzie, mówię, ma 38 punktów, może jeszcze walczyć tutaj śmiało. Stal Rzeszów jeszcze też może podjąć rękawice, więc tak naprawdę wszystko się może zdarzyć. No a my przechodzimy do następnej kolejki w pierwszej lidze. I w 27 kolejce spotkają się Resowia z Chrobrym. No to będzie taki mecz, no nie wiem jak to, myślę, że to tam może być remis nawet. Wisła, Kraków, Stal Rzeszów. Wisła będzie podejmowała przy remonta. Stal Wisła, myślę, że będzie starała się ten mecz wygrać za wszelką cenę, ale no Stalowcy to nie jest taki łatwy przeciwnik. Będzie musiała się Wisła naprawdę postarać i wejść z powrotem na swoje dobre tory i udowodnić też to, że ta porażka w Niecieczy to po prostu wypadek przy pracy. Odra Opole podejmie u siebie GKS Tychy. No i tu Odra pewnie będzie za wszelką cenę chciała wygrać to spotkanie z Tyszanami, ponieważ dałoby to Odrze już takie lekki bufor tutaj bezpieczeństwa nad tą strefą spadkową, ale to będzie bardzo ciężko. Zagłębie Sosnowiec, Ruch Chorzów, no w obecnej formie faworytem jest tutaj Ruch według mnie. W obecnej formie może być ciężko, żeby drużyna Zagłębia ograła Ruch. Tym bardziej po takiej klęsce 0-6, po zmianie trenera, no nie wiem, no zobaczymy. GKS Katowice, Górnik, Łęczna i powiem szczerze, dla mnie Łęczna jest tu faworytem. Drużyna pan trenera Kieresia, myślę sobie, tu spokojnie poradzi, bo Katowice jakoś nie zachwycają ostatnio swoją grą. I myślę, że tutaj pomimo tego, że Górnik jedzie na wyjazd do Katowic, to jest w stanie Gieksę ograć. Brukbet u siebie będzie podejmował Łódzki Klub Sportowy, czyli jeżeli ten mecz dzisiejszy zakończy się takim wynikiem, jaki jest, czyli 2-1, to będzie mecz na szczycie pierwszej ligi. Nieciecza będzie, wicelider będzie podejmował lidera i powiem Wam szczerze, od tego meczu też może więc wiele, wiele zależeć. Arka Gdynia gra ze Skrą Częstochową, no wiadomo, faworytem jest Arka, ale Arka u siebie nie gra jakoś rewelacyjnie, więc też nie skreślam szans dla drużyny z Częstochowy. Pod Beskidzie Bielsko-Biała ma w sumie gra z Chojniczanką i w sumie można by było powiedzieć tak, pod Beskidzie, które ma jeszcze szansę na wskoczenie do grupy walczącej o ekstraklasę, do grupy barażowej, jest faworytem u siebie, ale no Chojniczanka pokazała ostatnio, że jeszcze broni do końca nie złożyła, że jeszcze będzie próbowała grać, walczyć. Jak to wyjdzie, to zobaczymy. Na pewno faworytem jest tutaj pod Beskidzie. Sądecja broniąca się przed spadkiem będzie podejmowała Puszczę Niepołomice. I coś mi się wydaje, że tutaj Puszcza tego meczu nie wygra. Bardziej bym myślę, tak myślę po prostu, że bardziej bym skłaniał się ku temu i większe szanse dawał zespołowi właśnie Sandecji. Bo wiadomo, Sandecja jeszcze wciąż jest w grze, wciąż walczy.
No, tam wiele im nie brakuje do tego, żeby się utrzymać. No, a puszcza na wyjeździe to może być różnie. Jeszcze zerkniemy na koniec już programu, kochani, na aktualny wynik, jaki jest w tym momencie w Ekstraklasie, no i przepraszam, w pierwszej lidze, w tym zaległym spotkaniu. I zaraz będziemy wszystko wiedzieli. Także zapraszam Was oczywiście na mój kanał Marco Polska Piłka w przyszłym tygodniu. Oczywiście też będzie program o meczu Lecha z drużyną Fiorentiny. Życzę kolejorzowi następnego zwycięstwa albo jakiegoś fajnego wyniku przed meczem rewanżowym. Na pewno będzie to trudny mecz dla drużyny kolejorza, ale polskie kluby już kilkakrotnie pokazywały, że potrafimy rywalizować z zespołami z Italii i tak naprawdę nie ma się co bać. Myślę nawet, że może to, że Fiorentina jest tutaj faworytem, to może Lechowi nawet pomóc. Bo Lech tak naprawdę już nic nie musi, i tak zaszli daleko, tak fajnie, że im to poszło tak do tej pory. Myślę, że tu Fiorentina naprawdę nie będzie miała łatwo w Poznaniu, a Lech myślę, że postara się, na pewno będzie się starał o jak najlepszy wynik przed meczem rewanżowym. Fajnie by było, gdyby się tak ułożył na przykład mecz, że Lech wygrałby go dwoma bramkami i wtedy ten wyjazd do Italii by był o wiele łatwiejszy. No ale to takie moje marzenia. Zobaczymy, jak się, i pewnie marzenia wielu kibiców Lecha, a jak się ułoży, to zobaczymy. To by było na tyle. Dziękuję wszystkim za suby, które do tej pory kanał otrzymał. Proszę, podzielcie się też swoimi opiniami, co sądzicie, kto może spaść, kto może awansować, jaki wynik typujecie pojedynku pomiędzy Lechem a Fiorentiną w Pucharze Ligi Conference. No i jeszcze raz, jeżeli Wam się ten odcinek podobał, zachęcam do dawania łapek w górę i subów. Jest nas już coraz więcej na kanale, co mnie bardzo cieszy. Bardzo dziękuję za te wszystkie suby, które otrzymałem dotychczas. No i zapraszam Was do oglądania dalszych odcinków. No a na koniec 93. minuta meczu pomiędzy Brukbetem Nieciecza i Puszczą Niepołomice. Puszcza gra w dziesiątkę i wynik brzmi 2 do 1 nadal dla drużyny z Niecieczy, a więc wszystko wskazuje na to, że będziemy mieli hit również i w pierwszej lidze, czyli lider zagra z wiceliderem.